Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Fishing Live. Gierka, która wam się ostatnio bardzo spodobała. Zostawiliście prawie 1000 łapek w górę pod grą, która nie była Brawl Starsem, więc jestem mega zadowolony. No i słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że oczywiście subskrypcję i łapkę w górę zostawiliście na kanale. Dobijmy dzisiaj do 3000 łapek w górę, tak jak tutaj mamy dzisiejszy gift do odebrania, czyli 3000 monet. Odbierzmy sobie to oczywiście. Mamy tutaj gift reserved. Next day, 5000, to sobie to weźmy. Mamy tutaj oczywiście zarezerwowane. Jak widzicie, troszeczkę pograłem, mamy bardzo dużo kasy, więc dzisiaj sobie tą kasę powydajemy. Zrobimy sobie jakiś upgrade, ale najpierw zajrzyjmy do naszego akwarium. Co tutaj ciekawego się wydarzyło w akwarium? Możemy zdobyć golda. Gold wzięliśmy. Możemy nasze rybki tutaj w sumie posprzedawać, bo one tutaj już, że tak powiem, zarobiły nam troszeczkę golda, a żeby tutaj je ulepszyć, żeby je nakarmić, musimy obejrzeć reklamę, więc na razie tego nie będziemy robić. Jeżeli chodzi o bóg, to na pewno, jeżeli chodzi o salmon, możemy sobie przyzwać rybę, której na przykład nie możemy zdobyć. Więc to też jest dość ciekawe, to chyba odkryłem jakoś ostatnio. I tak, możemy wypłynąć. Wypłyńmy troszeczkę dalej. Mamy tutaj skrzyneczki, więc od razu sobie je zbierzmy. Zawsze te skrzynki się pojawiają, jak się praktycznie zaloguje, więc spoko. Mamy dwie skrzyneczki, ale co bym chciał dzisiaj zrobić? Na pewno dzisiaj chciałbym coś kupić w sklepie. I pierwsze co będzie do kupienia to oczywiście lepsza łódź. Tak więc dzisiaj wydajemy 9900, żeby kupić klasyczną łódź, która jest tak, jest w stanie pomieścić więcej ryb, jest szybsza i oczywiście tutaj movement ma też lepszy, więc sobie ją kupimy. I proszę bardzo, equip classic boat. Mieliśmy taką zwykłą zardzewiałą drewnianą, a teraz mamy klasyczną, proszę bardzo, nawet to ładniej wygląda. Więc jak najbardziej spoko. Właśnie tą skrzynkę mam sobie, możemy otworzyć. Za darmo dostaniemy 829 golda, więc fajnie. No i co? Musimy ulepszyć naszą wędkę, żeby łapać lepsze ryby, więc tak też zrobimy. Myślę, że do 15 poziomu na spokojnie. Linka. Co robi linka? Zobaczmy. You can go deeper. Ok, to też się przyda. Będziemy mogli głębiej tutaj zejść. I tu mamy oczywiście additional length, czyli długość, tak jakby. To rozumiem. Chociaż w sumie długość, a line, a reel to prawie to samo. To the fishing line. Okej, no dobra, nieważne. Sobie to wszystko poupgrade'ujemy. Zostawimy sobie trochę golda, bo to jeszcze warto byłoby coś innego zainwestować. Na przykład możemy sobie kupić nowego bohatera. W sensie, no pewnie to jest ubiór, tak mi się wydaje, więc to też sobie może tutaj zrobimy. Możemy sobie kupić baity oraz inne ciekawe rzeczy. I tu jest ciekawe. Ignore the fish below level 2. A weźmy sobie, kupmy jeden i wyekwipujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i co uda nam się tutaj złapać. Więc mamy lepszego baita. W ogóle mamy tutaj questa Imp Joke, więc też warto byłoby tego questa wykonać. I chyba możemy popłynąć dalej, o ile się nie mylę. Nie, nie możemy aż tak daleko popłynąć. Okej, okay. Coś jeszcze tu nam się w sklepie świeci, z tego co widzę. Item. Okej, okay. Tu możemy sobie kupić też baita, co ciekawe. 000, czyli nie mamy żadnych baitów, ale to myślę, że sobie dzisiaj jakiś na pewno kupimy. No i dobra, zarzucamy i zobaczmy, co nam się tutaj złowi. Możemy ignorować te mniejsze rybki i może nam się tutaj złowi coś większego. Tego bym chciał. Okej, nic się nam tutaj nie złowi, więc musimy zarzucić, cofnąć się troszeczkę do tyłu i zarzucić jeszcze raz. Dobra, uwaga. Bang! Zobaczymy, co teraz nam wypadnie. No. Mamy cię. Super. I to jest akurat ta rybka, którą chciałem złapać, czyli Sassy. Dobra, oczywiście weźmiemy carry. Misja wykonana, więc mieliśmy tutaj naprawdę wielkiego farta, że udało się wykonać misję Imp Joke. Możemy wziąć oczywiście get. Dostaliśmy trochę golda i tu mamy Little Boy, następną misję. You never know what kind of trouble those little boys will cause. Okej, spoko. Czyli musimy złapać niebieską, taką ten i różową. Dobra, spoko. No to co, zarzucamy standardowo i spróbujemy je złapać. Zobaczymy, co nam się tutaj udaje. Dobra, siemka. Użyjmy cię jako baita po prostu może i tyle. Dobra, i zarzucamy. Uwaga, uwaga, może tym razem coś się fajnego złapie. Proszę, ja bym chciał coś fajnego. I chyba mamy pierwszą rybkę, tak mi się wydaje. Carry. Tak, mamy pierwszą. Ta różowa powinna być troszeczkę dalej albo troszeczkę bliżej, więc musimy to dokładnie sprawdzić. W ogóle mamy noc tak swoją drogą, więc dość ciekawie. O, złapmy sobie tą skrzynię. Czemu by nie? Dobra, użyjmy cię jako baita może. Będziemy w stanie teraz złapać lepsze ryby, tak mi się wydaje tutaj. No ale oczywiście zawsze coś się trafi mniejszego, co będzie chciało tutaj mi zeżreć moją przynętę, więc dobra. Mamy baita na poziomie pierwszym. Okej, wycofajmy się. Czy widziałeś? Tam była jakaś wielka ryba. Dobra, to może cofnijmy się, jak jakaś wielka ryba. To brzmi ciekawie, dobra. Casting i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Okej, idealnie. Ciebie akurat potrzebowałem. Akurat ciebie potrzebowałem, więc dość ciekawie. I mam jeszcze jedną tutaj taką małą różową do złapania. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, gdzie ona może tutaj być. Taka dziwna różowa rybka. Mamy paferkę. Paferki to są bardzo pospolite, więc to akurat nie jest aż tak bardzo dla nas interesujące. Ale ta różowa, jest tam ta różowa, dobra, więc spróbujmy ją złapać. Jestem ciekaw, na jakiego baita ona tutaj poleci. Oczywiście carry sobie weźmiemy, żeby tutaj troszeczkę oczyścić to miejsce i złapać po prostu lepsze ryby. Dobra. Use as a bait. Dobra, i zarzucamy. Dobra, oby się to udało złapać coś fajnego. Nie, nie paferkę, nie chcę paferki. Dobra, złapałem jakąś wielką rybę, ale ta jest tutaj, aż widzicie? Ona jest w tym miejscu, więc chyba będziemy musieli wszystkie te ryby wyłowić. Oczywiście sobie tą wezmę, bo jest dużą rybą. Reklamka, standardowo. Cyk. Dobra, spróbujmy, może się tym razem uda. No, ona tam sobie pływa. To będzie naprawdę ciężkie, więc będziemy musieli tutaj chyba wszystkie ryby wyłowić. O, skrzyneczkę złowiłem. Jaki fart. Okej, okay, proszę, 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 podpłyń, 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 tak, 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 tak. Ach, kurde, było bardzo blisko, ale niestety się nie udało. Okej, okay, dobra. Łowimy dalej, tu oczywiście jakaś reklama wyskoczyła, no bo wiadomo, reklamy zawsze muszą się pojawiać tutaj. Mimo iż ich bardzo nie chcemy. Sukces. Weźmy oczywiście carry i możemy teraz te rybki wysłać do akwarium. Proszę bardzo, close, mamy wysłane, pięknie. No i co, spróbujmy tamtą złapać, może się uda. No, jeszcze muszę troszeczkę tutaj połowić z tego, co widzę, carry. A resztę możemy po prostu sprzedać. Super, i zarobiliśmy na tym trochę hajsu, więc bardzo fajnie. Fajnie by było już tego questa wykonać, to moglibyśmy wtedy pójść na grubsze ryby. No, ona tam cały czas pływa sobie, co nie? Ja bym tutaj bardzo chciał ją złapać, ale... Ciebie, paferko, nie chcę. Ciebie też nie chcę, kurde, czemu się łapią takie ryby? Dobra, nie ma wyjścia, trzeba tutaj oczyścić całe tutaj zbiorowisko tych ryb. Teraz się uda, patrzcie. Wymierzone, to było wymierzone. Dobra, mamy cię. Oczywiście carry i mamy. Misja wykonana. Kolejną misję wykonaliśmy, więc bardzo fajnie. Little boy wykonany. Okej, okay. Zdobądźmy golda. I super. Full it in the sea. Okej, okay. Taką, taką i taką. No dobra, spoko. W ogóle możemy sobie tutaj też przywołać. Spróbujmy przywołać coś, zobaczmy co z tego wyjdzie. Co tu się dzieje? O kurde, przywołałem jakąś super rybę. Z tego co widzę, czyli tak działa przywołanie ryb. Dobra, zarzucamy. Spróbujmy ją złapać. Dark Imp. Aha, czyli jeżeli... Okej, i mamy 2 minuty na złapanie tego Dark Impa. No, to może być już naprawdę ciężkie, ale spróbujemy. Czyli tutaj przywołuje się ryby legendarne tak jakby. Okej. No, złap tego bejcika. Dobra, nie chcę złapać. Ciebie nie chcę, kurde, siomi stąd. Dobra. Mamy to, sukces, złapany, złapaliśmy wielką rybę, Dark Imp. Okej, okay, carry. Nice, okej, okay, czyli te przywołanie tak naprawdę przywołujemy sobie rybę, która jest bardzo niespotykana. Ciekawe, ciekawe, kurde, tutaj naprawdę rzeczy się dzieją. Ale dobra, możemy iść po kolejną skrzynkę, tak swoją drogą, to tą skrzyneczkę mogę otworzyć za darmo. A myślę, że wszystkie inne skrzynki to sobie po prostu pootwieram, powiedzmy... No złapmy już tam. Po odcinku, tak żeby po prostu, wiecie, żeby na odcinku nie otwierać ich, bo to by było troszeczkę nudne. Oglądanie reklam, bo niestety reklamy trzeba obejrzeć, ale póki co możemy sobie użyć tą rybę jako bejcik i popłynąć gdzieś na głębokie wody. To jest dobre rozwiązanie, popłynąć na głębokie wody. Złapać trzeba dwugwiazdkową tutaj jakąś, no to już może być troszeczkę trudne. No ale jak tutaj nikt nie powiedział, że życie rybaka będzie łatwe, prawda? No. Jest! Dobra, ciebie chcę. Kurde, ciebie nie chciałem akurat, ale dobra. Użyjmy ciebie jako baita, bo to w sumie jest całkiem spoko. Opcja. Wyłapać tu trochę tych rybek niechcianych. I prosto, mamy cię, super. Czyli tu już mamy dwugwiazdkową rybkę. Oczywiście carry. Możemy sobie ją kierować. I tutaj mamy, dobra, tą akurat chyba raz mi się udało złapać. I ona nie jest trudna do złapania. Jakaś paferka. I tam chyba mamy tą różową, o ile się nie mylę. W ogóle nie możemy popłynąć dalej? Nie, możemy popłynąć dalej. Okej, okay, upgrade boat. Okej, okay, upgrade. Może tutaj są jakieś ukryte inne upgrade'y, o których ja nie wiem. Boat. Okej. Okay. Item. Mamy gold store'a, to mnie nie interesuje. Ale mamy wyekwipowaną boat. Okej. Okay. Speed movement. Ale jakbym chciał, żeby ona popłynęła jeszcze dalej. Kurde.
Chyba nie da się tego tak bardzo zrobić, tak jakbym chciał. Charaktera sobie możemy, w ogóle nową postać sobie kupmy, zobaczmy. Okej, tak jak myślałem, nowa postać to będzie po prostu nowy ubiór. Ale jak najbardziej mi się to podoba, nie ma co ukrywać. No i dobra, łowimy dalej. Zobaczmy, czy uda nam się chociaż tego questa wykonać tutaj. Dobra, rybki, chodźcie do mnie. I dalej już, Azabait. No i jak zawsze mieliśmy reklamę, tak więc trzeba było ją tutaj szybko pominąć. Tu w ogóle mamy, okej. 7 dni musimy czekać, żeby dostać jakiegoś super baita. Dobra, akwarium. Jak tam nasze rybki w akwarium się mają? Okej, troszkę golda nazbierały, więc już nam tutaj nie będą potrzebne. Sobie je sprzedamy. Możemy slot sobie kupić dodatkowy. Jak najbardziej. Jeszcze jeden za 1700, ale już nie mamy kasy, więc na razie tego nie możemy zrobić. Okej, dobra, wracamy tutaj. I co, spróbujmy tutaj złowić, wykonać tego questa, bo na razie nic innego za bardzo nie możemy robić, to jest najgorsze. Bo chyba potrzebujemy po prostu lepszą łódź. Ojejku, jaka wielka tamta ryba jest. Dobra, ja ją chcę. Dobra, use as a bait. Zobaczmy, może tym razem się uda. Maksymalnie jak najdalej rzucamy. I zobaczmy, co nam się tutaj trafi. Okej, ale nie, to nie jesteś tą rybką, którą chciałem, kurde. No dobra. Spróbujmy tutaj. No. Tam jest, ona jest dość głęboko, z tego co widzę. Więc cofnijmy się troszeczkę i teraz możemy tutaj ładnie zarzucić, jak najdalej. O. Paferka. Dobra, ale mamy kolejną skrzynkę, w ogóle już mamy 4 skrzynki, więc tutaj do otwarcia mamy naprawdę dużo, więc spoko. Czy ja ciebie chcę? No dobra, chcę ciebie. Kurde, czemu by nie? Jako bejcik. Okej, jednogwiazdkowy. No i dobra, spróbujmy tutaj... tak, powinieneś wypełnić akwarium rybami, to się zgadza. I kolejna skrzynia, ale tych skrzyń dzisiaj nam się tutaj respi dużo. No, już jest naprawdę niedaleko. Use as a bait, ja bym chciał to jak najszybciej zarzucić. Dobra. Proszę, proszę, nie łap się. Dobra, złapałaś się. Jak już się złapałaś, no to czemu by nie wykorzystać 1400 tutaj hajsu za ciebie dostaniemy, więc spoko. Potrzebujemy taką małą rybkę. Ładną małą rybkę. Nie wiem, czemu tą różową złapałem, kurde, tutaj. Dobra, carry. Mamy full, to wyślijmy je wszystkie tutaj do akwarium. Niech nam zarobią troszkę kasy. Close, super. I dobra, zarzucamy jeszcze raz. Okej, i co tym razem nam się złapie? No, może. Kurde, ona jest tam. Okej. Potrzebujemy tutaj lepszego baita, żeby złapać coś o wiele lepszego, ale kurde, tamtą jedną bym chciał chociaż tutaj sobie upolować. Jest tutaj. Nie no, zawsze musi coś innego nam się tutaj trafić. Dobra, carry. I całą resztę tutaj bym chciał sprzedać po prostu i zarobić trochę kasy. Ile mamy w ogóle kasy? 4700. To niedużo. Przydałoby się zdecydowanie więcej. No. Ach, znowu się złapało. Nie to, co chciałem. Ale jesteśmy już na dobrej drodze. Jesteśmy na naprawdę bardzo dobrej drodze, bym powiedział. Mianowicie... No. Kurde, było blisko, tylko ta paferka nam się tutaj przez przypadek trafiła. A tego nie chcieliśmy. Kolejna paferka. Dobra. Jest! Mamy cię, super. I kolejna skrzynia, dobra, carry. Dobra, mamy złapaną tą rybkę, więc bardzo fajnie. Została nam jedna do złapania, taka różowa, ale nie mam pojęcia, gdzie ona może być. No dobra, widzę, że tutaj jest. Always fun. Okej, taka dziwna, uśmiechnięta, fioletowa rybka. Okej, dobra, nie mam pojęcia, gdzie ona może być, więc popłyniemy sobie po prostu dalej, najdalej jak się da. Aha, i okej, tu mamy nawet w jakiej porze dnia można chyba je złapać, tak mi się wydaje, te rybki. Dobra, zobaczmy tą, bo tutaj jest takie habit. Okej, nie mam pojęcia, może tu chodzi po prostu o porę dnia, ale widzę, że ją można i tak złapać w każdej porze dnia, więc spróbujemy. Ona może być gdzieś głęboko też, tak swoją drogą. Rozejrzyjmy się. Tam jest, okej. Ona jest bardzo daleko, więc tutaj musiałbym chyba ulepszyć moją łódź, żeby tak naprawdę móc ją złapać. Ewentualnie wędkę i zarzucać jeszcze dalej. Też jest opcja. No ona tam jest. Ona jest troszeczkę daleko, więc to może być mały problem. Spróbujmy naszą wędkę ulepszyć. Nie mamy już golda. Kurde, gold się bardzo szybko nam tutaj kończy. Ale możemy za to spróbować złapać jakąś większą, grubszą rybę. Może się uda tutaj nam coś takiego upolować. Weźmy use as a bait. Super. I zarzucamy. Okej.
O, może, może. Jest tam. Kurde, gdyby podpłynęła. Gdyby tylko udało się, żeby podpłynęła, to bym już miał tego questa wykonanego. I byłbym mega szczęśliwy, ale kurde... Może być naprawdę ciężko. No jest tutaj. Ona cały czas tam jest. Ona cały czas tam sobie krąży. Ja będę zarzucał tak długo, aż się w końcu złapie. Dobra, tutaj jakaś inna sobie podpłynęła. Use as a bait. Dobra, i uwaga, uwaga. Teraz się uda, patrzcie. No jest tam. Tym razem akurat popłynęła w dół niestety, dobra. Carry, i ona chyba nie potrzebuje tutaj, żebym używał dwugwiazdkowego, powiedzmy dwugwiazdkowej przynęty, więc... Ach, ale tutaj musiała się taka trafić, niestety. Niestety. Dobra, złapmy chociaż ciebie. Za ciebie dostanę trochę kasy, bo przydałoby się tutaj jednak tą kasę zbierać. No i dobra, próbujemy jeszcze raz. Pięknie, zarzucone. I. Są tam, one są tam cały czas, ja je widzę. Ja je widzę, ale kurde, no nie jest to aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Bo one jednak tam cały czas troszkę krążą, ale kurde, może podpłyną. Nie, musimy być zdecydowanie bliżej. Dobra, to nie ma co, cofnijmy się. Nie będziemy tutaj próbować na siłę złapać tą rybę, bo i tak to się może nie udać. No, potrzebuję lepszej łodzi, żeby lecieć dalej. Spoko, to wiemy. Dobra, zarzućmy sobie tutaj na spokojnie. W ogóle tam kolejna skrzynka jest, ale tych skrzynek będę miał do pootwierania poza odcinkiem. Całe mnóstwo. Dobra, tu jednak potrzebujemy lepszego baita. Ale myślę, że warto będzie złapać jakąś taką inną rybę. Dobra, sukces. Use as a bait. No ta zielona chyba nie jest jakoś super rybą, która by mnie interesowała. Chociaż może. Ten rekin tam naprawdę jest kuszący, ale... Wydaje mi się, że może być ciężko. Dobra. Nie możesz więcej skrzyni mieć przy sobie. O kurde, czyli te musimy... Albo otworzyć, albo wyrzucić. Jest opcja wyrzuć. Dobra, super. To sobie możemy wyrzucić i tą sobie zbierzemy, bo tutaj nie trzeba oglądać reklamy, żeby zdobyć złoto. Super. Dobra, zarzucamy. I co z tego wyjdzie? Paferka, jak zawsze. Kurde, te paferki się tutaj nam zbyt często trafiają. Use as a bait. Cyk. No dobra, nie ma wyjścia. Dobra, możemy znowu jakiegoś Dark Impa przywołać, ale nie wiem, czy to mnie interesuje. Na pewno mnie interesuje jedna rzecz. To, że chcę sprzedać nasze wszystkie rybki. A w akwarium, jak wygląda sytuacja? Okej, coś tam jeszcze zarabiałem, to sobie weźmy tego golda. Mamy 5700, więc w teorii mógłbym spróbować tutaj jeszcze... Co daje nam linka? Okej, deep in the water. Dobra. Polecimy ostro tutaj. Polecimy ostro i spróbujemy teraz zapolować na tą jedną rybkę z questa. Jeżeli się nie uda, no to trudno. A jeżeli się uda, to naprawdę będę szczęśliwy. No, teraz to mamy mega długość. A to wciąż za mało na to wychodzi. Wychodzi na to, że to wciąż za mało. Chyba, że się naprawdę nam tutaj na farcie uda. Pełna moc i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ciebie złapię, na pewno. Jakąś inną, dziwną rybę. Tą brązową moglibyśmy złapać. Tak, 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 ciebie. Super, to jest coś nowego. Tej jeszcze nie złapałem. 1500, no to zdecydowanie tutaj bierzemy ją. Zarzucamy i po raz kolejny próbujemy tutaj coś fajnego upolować. Ach, najgorzej. Dobra. Lekki zarzut. Dobra, chodź. Potrzebuję ciebie jako przynęty. Use as a bait. Dobra, i maksymalnie jak najdalej się da. Oko. I znowu coś małego nam tutaj chwyciło. Dobra, chyba tego questa nas niestety, ale nie damy rady zrobić. Ostatnie zarzucenie, jeżeli się nie uda, no to trudno. Będziemy musieli go pokombinować w następnym odcinku, kiedy już będę miał więcej golda i więcej upgrade'ów i po prostu lepszą łódź. Ale tu jeszcze raz sobie zarzuciłem, tak po prostu, żeby... Może? No niestety, nie udało się. Dobra, tak więc myślę, że w tym miejscu możemy sobie ten odcinek zakończyć standardowo. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie ten filmik. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Tak więc to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!